Krystian Nowak z nami w Klubie Samuraj Wrocław. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć Krystian. Rozmawiamy dzisiaj z tobą, bo wróciłeś właśnie z Sardynii. Byłeś na Mistrzostwach Świata we Włoszech. Jak było? Bardzo dobre, bardzo wysoki poziom, prestiżowe zawody. Było dobrze. To był twój pierwszy taki poważny wyjazd? Pierwszy. Pierwszy raz we Włoszech? Pierwszy raz. Jak ci się te Włochy podobały? Widziałeś tam coś ciekawego? Bardzo ładne miasto, dużo zwiedzaliśmy i było naprawdę fajnie. Włoską pizzę spróbowałeś? Spróbowałem. Lepsza niż w Pizza Hut? Lepsza. Lepsza. To pięknie. A powiedz, jak ci na zawodach poszło? No, niestety nic nie zdobyłem, ale miałem bardzo wysoki poziom, dużo osób w kategorii i naprawdę to jest motywacja, żeby w kolejnych zawodach, jak się dostanę, coś wygrać. No to widzę, że mam tu prawdziwego sportowca, bo prawdziwy sportowiec nie przejmuje się przegraną. Przegrana jest zawsze lekcją, prawda? I trzeba po prostu wyciągać wnioski z tej lekcji i iść do przodu. Oczywiście, tak. Powiedz mi, pierwszy raz w ogóle na takich zawodach startowałeś? Bo wcześniej chyba już tutaj w Polsce jakieś miałeś zawody, tak? Tak, w Polsce bardzo dużo jeździłem na zawody, ale takie pierwsze poważne moje mistrzostwa świata. Znaczy puchar, bo dla kolorowych pasów jest puchar świata, tak. Rodzice z tobą byli? Nie, byłem sam. Powiedz, stres był duży, taki wyjazd? No, był lekki stres, bo jednak no, tutaj był wyższy poziom niż w Polsce. I z kim walczyłeś? Z jakiego kraju zawodnikiem? No, z Korei, z Anglii, ze Szkocji. No. Koreańczyk miał bardzo skośne oczy? Nie. Okej. Okay. Nie bardzo. Ale fajnie poznać ludzi z całego świata, prawda? Tak, bardzo fajnie poznać. Jakichś kolegów poznałeś tam? Z Rosji. Z Rosji? Tak. Jak się dogadaliście? Nie wiem, coś tam po angielsku. Okej, okay, super. Słuchaj, powiedz, do której ty klasy chodzisz? Do 6 klasy chodzę. Jak ci w szkole idzie? No dobrze mi idzie w szkole. Ulubiony przedmiot WF? Nie. Nie? A kto, jaki? Informatyka. No proszę, ja jestem informatykiem, także może pogadamy o algorytmach. Nie, dobra. Słuchaj, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, że przełamałeś tutaj stres przed kamerą. Pewnie będziesz jechał na kolejne zawody. No tak, raczej będę jechał. Nie poddajesz się? Nie. Dzięki serdeczne i do zobaczenia, jak przywieziesz coś z kolejnych mistrzostw albo z kolejnego Pucharu Świata. Dziękuję, do zobaczenia.